Czy ja już wydałem oświadczenie w tej sprawie we środę, odnosząc się do tych wypowiedzi właściciela stacji telewizyjnej. Dzisiaj jakby też mi potwierdza się reszta rzeczy, które nasuwają się same. Także nie mam nic więcej do dodania w tej sprawie, co wydałem w oświadczeniu, zażądałem sprostowania od właściciela stacji, także tyle. Druga sprawa, która została poruszona podczas tejże konferencji prasowej, to to, że po pierwsze ta afera spowodowała spadek popularności Prawa i Sprawiedliwości i że wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku jest dalece niesatysfakcjonujący, że jest klęską, tak w domyśle można było odczytać słowa pana posła. Jakby pan do tego z kolei się odniósł? Nie będę komentował słów pana posła. Ja wyznaję zasadę, po pierwsze, nie szkodzić, szkoda, że inni nie rozumieją tej zasady. Pan Łukasz Zbonikowski powinien najpierw porozmawiać z panem Jarosławem Chmielewskim, szczerze go zapytać, może wspólnie powinni jakąś konferencję zwołać i publicznie przy kamerach jeden drugiego niech zapyta, jak było z ujawnieniem afery majtkowej, kto za tym stał, kto rozmawiał z żoną pana Łukasza, kto ją przekonywał do zwierzeń, intymnych zwierzeń z działalności ich związku, pana Łukasza i pani Moniki. I w zależności od tego, co pan Jarosław odpowie, wtedy dopiero powinna nastąpić moja reakcja. Żaden problem dostarczyć dowody panu Łukaszowi Zbonikowskiemu. Ja obiecałem, że te dowody dostarczę, bo już jedno z mediów mnie o to pytało, ale uważam, że najpierw powinni panowie razem ze sobą, najlepiej publicznie, skoro cała sprawa publicznie zaistniała jakiś czas temu, ze sobą porozmawiać.